Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Save the Ages. Nazywamy Save Mode. I tak, będziemy grali w pojedynkę, jako że ten odcinek będzie pewnie setki miliardy razy cięty. Nie wiem, czy w jednym dniu go nagram, czy w tygodniu. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Aktualnie mam dosyć ciężko tutaj z czasem na się nagrywania. Więc jeśli masz ochotę, żeby tych filmików z Minecrafta było jak najwięcej, zostaw mi informację po prostu łapką w górę, jeśli oczywiście masz taką ochotę, bo to nie jest nic przymusowego. Co tutaj się zmieniło? Otóż powstał ten oto budynek, czyli Star Lighting Infuser. Postanowiłem, że go zbuduję poza odcinkiem. Jako że itemki przygotowałem już dawno temu, leżały sobie oto w tych oto crate'ach, które też czekają itemki na inny przedmiot. Z tego co pamiętam, jest to na piedestał pod kolektor krystal, żeby go tutaj postawić. Tak, na tą konstrukcję to chyba są te itemy, z tego co pamiętam. Oczywiście, ale mogę się mylić, bo to było naprawdę dawno już temu. Ale ogólnie chyba itemki wszystkie pod to mam. Mam 4 razy nocturna, mam 4 razy ink, to wiecie, to odnosi tego światełka. Jak również stworzyłem sobie już rezonant gemy. Jak je się tworzy, bardzo prosto wrzucacie taki aquamarine tutaj. Wszystko musi być około wypełnione tą naszą całą cieczą, którą mam tutaj. Specjalnie postawiłem sobie tutaj generator. Nie wiem, czy on był w poprzednim odcinku, temu wam będę o tym mówił. Jak się powtarzam, to wybaczcie mi, ale naprawdę nie pamiętam, co było w poprzednim materiale, co było... A co dzisiaj powinienem wam nagrywać? Więc tu się daje ten oto kryształ zawsze niebieski, bo daje mi więcej tego całego liquida. No i oczywiście później go wykorzystuję tutaj do zabawy. Tylko tu położyłem tam, to i tak to wykonam. Po prostu wykonam, czyli klikam. To różdżką przeważnie, jak jest nawet dzień, to się powinno udać. Przeważnie. Widzicie? I jest szansa, że wam zje liquida. Albo jest większa szansa, jak w ciągu dnia to zrobicie, że mam zje liquida. Coś takiego było. Dlatego to się wykonało i zjadło mi właśnie jedną tutaj porcję cieczy. Ale że cieczy mam w miarę dużo, więc spoko. I musicie szukać, gdzie wam zabrało. To jest irytujące, bo nie zawsze widać, w którym miejscu wam to zajmowało. Dobra, teraz tak, bo tutaj miałem gdzieś jeszcze gemy przygotowane. Tak, gemy najlepszych jakości tutaj, które mam. Purity tutaj mam, to już, ona już jest zrobiona. O, to właśnie miałem wziąć. Czyli jest duża dosyć, bo 550. Jest czyściutka, no i oczywiście jest naostrzona idealnie. Ostrzycie oczywiście w tym, uważając, żeby wam nie spadł tutaj size za nisko. Pewnie jeszcze nieraz będziemy ostrzyć, więc spokojnie powiem wam, bo to kamera. A nie, tutaj mam 99 nawet. Więc to chyba przygotowałem pod tą naszą zabawę. Kładziemy ją po środeczku, no i uzupełniamy wokoło. Nie pamiętam, jak to było. Ma znaczenie, w których miejscach to ustawię, czy po prostu muszą one być na swoje miejscu? Nie, jednak to ma znaczenie, jak je ustawię. No dobra, w porządku, piór, dostanę. A, stardusty. Czemu ja myślałem, że to są nocturny? Ciekawe. Byłem przekonany, że to są stardusty. Szykowałem wszystko pod stardusty, a to są... Znaczy pod nocturne, a to są jednak stardusty. No dobra, w porządku. Każdy się może oczywiście pomylić. Dzisiaj chciałbym stworzyć rytuał jeszcze. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy jeszcze, jak to widziałem w praktyce. Tu. No i tu, okej. Okay. Czyli jest wszystko w porządku. Że nie pokazuje mi pory dnia. Czekajcie, a nie, czekajcie, to musi być jednak z tą całą wiedzą, więc muszę pójść na górę i to napełnić. Ten jest puściutki. Nie mam tam ciągle wejścia jeszcze, muszę stworzyć te całe teleportery. Nie wiem, czy je zrobię może w cięciu, czy coś. Może w cięciu zrobię te teleportery już. Na górze powinno być, jeśli będzie noc, to powinno mi się wszystko ładnie tutaj ułożyć, więc oby tak też było, jak nie, to po prostu zrobimy sobie szybciutko noc. Zaraz zobaczymy, czy zdołamy to zrobić jeszcze teraz, czy po prostu muszę poczekać, aż się zrobi trochę ciemniej. Muszę poczekać, aż się zrobi troszeczkę ciemniej. No dobra, na chwilę musiałem pójść, ale jest w porządku. Żałuję się, że wziąłem tylko jeden. Jest jeszcze noc ciągle. Zaraz skoczymy jeszcze po kolejne. Przynajmniej jest 2 albo 3. Wiecie, bo jak będę mi tak latał za każdym razem po jedną sztukę i czekał na układ odpowiedni, to jest... Nie. Na szczęście to była ta noc, której właśnie potrzebowałem, więc nie musiałem nic czekać. Wiecie, jak poprzednio szukałem, który to będzie, co to będzie noc, żeby ten układ działał. Ale
Na szczęście się udało w miarę szybko. Teraz mamy już to zrobione, teraz lecimy na dół, mam buciki, dobra, musiałem sprawdzić, bo wiecie. Gdybym zleciał w dół i okazało się, że bucików nie mam, no to nie byłoby to zbyt ciekawe. Które? Tak o. Ten na pewno. Ten będę jeszcze ostrzył. No i ten już jest, dobra, więc tylko jeszcze jeden przydałoby się na pewno no, zrobić. Więc szybciutko na prostu podleci, bo to nie będzie długo chyba. Teraz na górę. Sięgłem. Jestem. Rany boskie, muszę zrobić tutaj sobie ten teleport wreszcie. Teleport będzie bardzo fajny, ale podejrzewam, że zrobię go w cięciu. Czyli po prostu zrobimy cięcie, ja po prostu ten teleport zrobię i tylko wam pokażę, jak on wygląda, jak z niego korzystać. Bo nie ma sensu, też widzę większego sensu, żeby wam na odcinku ten teleport tworzyć. No to jednak jest tylko i wyłącznie teleport. Właśnie, czekajcie, po prostu tutaj weryfikowałem później, czy wszystko dobrze ułożone. I przydałoby się odłożyć to do środka. No właśnie. Byłoby warto je trzymać, żeby to nam nie uciekło, bo no nie byłoby to zbyt ciekawe. Dobra, to już mamy. Jeszcze póki jest noc, potrzebuję szybko pójść jeszcze to zbudować, prawda? Bo to też jest ważne, bo to musimy zbudować dokładnie w nocy, a nie później, nie sekundę później. Dlatego jeden z nich wykorzystamy do kryształu, natomiast drugi z nich wykorzystamy później do rytuału tego całego. Rytuału, czy nie wiem, jak się nazywa w inny sposób, nie wiem, nie mam pojęcia. Ołaj, to bolało. Ten najlepszy, najbardziej czysty damy tutaj jednak. No i oczywiście macham różdżką. I to jest dopiero to, co wy znacie z moderny Skyblock 3. Czyli ten blok, który mogliśmy gdzieś postawić. To właśnie jest ten kryształ, który możemy gdziekolwiek sobie postawić, gdzie będziemy tylko żywnie tego chcieli. Ja bym go umieścił tutaj, myślę, że tutaj byłoby chyba najlepsze miejsce. I od razu patrzymy się na crafting, jak to wykonać. Czyli tu, to. Na dole 3x3, później te na bokach. Okej, okay. A zaraz idziemy w tej kminie. No i oczywiście mamy swój kryształ. Super. Bierzmy itemki. I jak widzę, tak, to są na pewno itemki pod to. To są na pewno pod to itemy. Zróbmy to jeszcze dalej, nawet tutaj. Czemużby nie? Przecież możemy to budować nie wiadomo jak daleko. Przecież nie ma żadnego problemu. W razie czego zbudujemy specjalny przedmiot do przekazywania jakby połączenia. Czemużby nie? Tutaj ma być podstawa z trzech. Tak to zróbmy. Okej. Okay. Następnie te na boki. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O kolei. Okej. Okay. Następnie ten. Tak, te tutaj. To usuniemy. Tak? Nawet się na to nie patrzy, że to jest aktualnie. To i tak usunę. To na pewno na środek, to tutaj. I mam jeden przedmiot. A, na szczyt. Ale nie ten. Nie ten, czyli ten ma być tutaj. Jest, dobrze dobuduję? Tak, widzicie, ten jest niewidoczny. Więc tutaj na pewno jest ten pod ziemią i ten. Bo ja to wszystko brałem ze schematu. I na samą górę stawiamy nasz kryształ. Okej. Okay. Teraz zostaje nam tylko uzupełnić to wszystko cieczą. A, no tak, będziemy teraz chwileczkę musieli sobie pobiegać. Chyba, że wezmę jedną na plecy i po prostu przeniosę tam. Ale, no właśnie, właśnie. Ale teraz została mi taka luka tam. Robię to w ten sposób. O! No, wygląda to dziwnie. Czy mamy się zaraz uzupełni? Oby to się uzupełniło, tak naprawdę. Inaczej, tak wiecie, taka dziura tam zostanie nam, będzie głupio to wyglądało. Okej. Okay. I teraz mogę tutaj wszędzie to powylewać. Okej. Okay. Powoli. Nie wiem, czy tutaj wylałem, czy tutaj, w którym miejscu tam dokładnie to poszło, więc zaraz się przekonamy. Jak uzupełnimy całą resztę, bo to będzie fajnie widoczne. Tutaj nie wylałem. Okej. Okay. No i dobra, teraz masz ty wzmocnienie to całe. Teoretycznie oczywiście. I potrzebuję linkera wykonać, czyli to. Do łączenia teraz ich. Czyli aquamarine, obojętnie jaki kryształ chyba to jest, obojętnie jaki. Weźmy może nie taki jakiś super ekstra dobry, ale też nie weźmy takiego beznadziejnego. Może weźmy tego. Nie, on jest z tym. Chyba nie będziemy mogli nawet użyć.
Jest to wezmę ten kryształ. Chyba kolor kryształu nie ma większego znaczenia, ale ja się boję, że ja już nie zdążę w ciągu nocy tego zrobić, więc... Tu jeszcze deski chyba były, tak? Nie, to już nie będzie szansy tego wykonać za tej nocy. Tam jeszcze są deski. W ogóle są kłody? Kłody, no dobra, więc i tak pod tu itemów nie mam, więc podejrzewam, że będę musiał... Wow! Żem poleciał. Tu w ogóle mi się dziwię, że jeść się pali, wszystko, ponieważ to jest w ogóle nagrobek Hardena, więc to będzie Harden mi to wszystko tutaj rozwalał, ale on się do tego nie przyzna. 4, raz, dwa. No ale będę musiał obczaić, co tutaj się takiego działo, bo naprawdę... Sam ja tak daleko latam. Wydawało mi się, że kiedyś latałem o wiele mniej. Teraz to jak, kurczę, gdzieś się rzucę, to po prostu lecę i lecę. I się zatrzymać wręcz nie mogę. Bez sensu. Minimalnie mi brakuje, minimalnie. Gdybym ciebie miał, to mógłbym ciebie już podpiąć. No ale niestety... W ogóle dopiero zauważyłem, że się w ogóle źle to nagrywało wszystko. No okej, okej. Dobra, i teraz tak on... Jest na pewno dobrze zbudowany, a naprawdę jest wielki teraz dylemat. Tu, ten, no i to, pojedynczy był ten marble, a ten filar, tak, 8, 5, 5, 9, 12, no dobra, wszystko się zgadza, jeden kolek na samej górze, no i dobra, teraz teoretycznie mogę wszystko rozwalić, po kolei całe te konstrukcje wziąć i je rozwalić, bo to już mi tutaj nic nie daje, takiego na plus. Bo teoretycznie ta konstrukcja moja powinna mi tutaj w pełni zapełnić zawsze cały pasek. Prawie cały pasek nawet jeśli. No ale to i tak się będzie więcej z tego mam niżeli z tych właśnie tej wszystkich po kolei. Więc je zbierzemy. Bo akurat one mi się przydadzą do czegoś innego. Patrzę, no. Mniej więcej ciągle mam full. Oczywiście leciutko zaczyna to już opadać. Ale to i tak czy siak chyba jest ciągle na plusie. No i ten ostatni. Może to jest to, że one się łączą, to jakoś jest inaczej to liczone. No i ten. I to będą wszystkie pozbierane. No i mam, widzicie, pełny pasek, więc w nocy będzie zawsze pełny. Czy w dzień będzie pełny? No przekonamy się, że pewnie niedługo. Zobaczymy, czy w dzień również będziemy mieli zawsze pełny pasek. Podejrzewam, że chyba może nie pełny, ale sporo. Oj. Serio? Ta pochodnia? Ta pochodnia ma moc! Zasłoniła cały promień! Co to było? Jeśli podobała wam się ta pochodnia, zostawcie łapeczkę dla pochodni. Ona po prostu rozwaliła system. Rany woskie pochodnia mi zablokowała cały promień. Naprawdę... chore. Dobra, jak to jest moje jedzonko? Akurat tego mam dużo, ale dwa razy mogę zjeść. Fruit mi brakuje, zawsze mi tego brakuje, bo tu wiecie, bo jednak tych malinek ja prawie że nie jadam, po prostu nie wiem. Nie chcę mi się ich po prostu jeść, jak to później wygląda. Dobra, mamy teraz tego tyle i potrzebujemy je, a nawet nie. Najbardziej to potrzebuję. Do stworzenia tego właśnie, lens. Lensów naszych, potrzebujemy aż 3 na jedną lens. Okej, ale chodźmy dalej. Skoro mamy już to odkryte, to możemy pójść do góry? Nie, to nie była nawet chyba ta strona. Czekajcie, gdzie to było? To było tu chyba. Rytuał, jest. Rytuał piedestal. No i właśnie to jest to, co teraz chciałbym wykonać. Jak widzicie, to są podstawowe itemki. Jedynie co wykonanie jego, to też widzicie, jest mega podstawowe, więc ja to po prostu wykonam wszystko. Ustalmy tylko, gdzie to będzie wyglądało. Jako, że chcę korzystać z tego samego kryształu, to będzie... Wybuduję to w tym obrębie, gdzieś w tym miejscu to wybudujemy i następnie, później, tyle, że oczywiście przygotuję wszystko już, wiecie, żeby to było. Accelerate, a tu jest wytłumaczone, jak to wzmacniać, ale to już ja wiem. I następnie będziemy potrzebowali to przesyłać w inne miejsce. Tylko czy to było w tym... Czy to jest gdzie indziej pokazane? Właśnie tego nie mam dostępnego jeszcze. O! Ritual Unhaul.
Co on potrzebuje? Zwykły glas, stary? Nie, to jest wszystko mega, mega proste, więc nic skomplikowanego. A, i zwykły ten glas będziemy mogli zamieniać. Fajnie, bo tutaj widzicie, było to spowodowane, żeby się przetracić aquamarine, tego, że nie mam aż tak dużo, więc jak najbardziej ten crafting jest dla mnie bardziej odpowiedni. Więc ja teraz to wszystko przygotuję, wybuduję i powiem wam, czym to się je. Oczywiście tutaj mi rosną kolejne kryształki, żeby stardustów było jeszcze więcej. I oczywiście tam będziemy wybierali te najlepsze, reszta idzie do przerobienia, a inne do ponownego posadzenia. Tak to ja po prostu rozwiązuję. No i dobra, mamy praktycznie już prawie wszystko. Potrzebujemy ukradzić jeszcze tylko jedną tak naprawdę rzecz. Tylko jak to się wykonywało? Tutaj, następnie te. Jednak chyba poziom wyżej to było. Czekajcie, w ten sposób chyba. I szkło. Czegoś zapomniałem. A, oczywiście Stardust. No spokojnie, Stardust, to mamy sporo, więc tego problemu żadnego nie powinno być przynajmniej. I tam z boku już macie wzbudowany to właśnie cały nasz piedestał odnośnie rytuału. O, coś jest nie tak. Panele. Glas. Tu jest ten polepszony. Gold. Nagety na odwrót. Okej, okay, jest już to. Wykonane. To jest specjalne jakby przekierowanie tej naszej tutaj piedestału. Się nazywa jak? Rytuał piedestal. Tak, przekierowanie mocy z tego piedestału w inne miejsce. I teraz tak o, po co ja w ogóle tutaj to budowałem? Mówię to w poprzednim odcinku. Pod naszą altarę. Jako, że chcę po prostu tam oddawać krew w masowych ilościach, bo chcę Blood Magic rozbudować mocno, a jednak zdobywanie tej krwi jest strasznie, strasznie tutaj mozolne, to odnawianie i tak dalej, ach, jest mnóstwo problemów z tym. Dlatego też w tym miejscu, tak trzy kratki wyżej, myślę, że będzie w porządeczku. Myślę, że trzy kratki będzie chyba ok. Stawiamy nasz Rytuał Anhor, czyli po prostu do przekierowywania tego wszystkiego. No i teraz wystarczy tylko i wyłącznie postawić nasz kamień. Kamień ten w miarę czysty, myślę, postawimy. Najwyżej później go zmienimy na tego troszkę brudniejszego. Tutaj. I automatycznie, jak widzicie, on mi daje serduszko. Ale przekazuje jednocześnie je wyżej. I jeśli połączymy już te anhory razem ze sobą, to powinno chyba w 100% wszystko, co jest tutaj, czyli trochę regenerację, zabrać. Jeśli nie wierzycie, że to jest właśnie stąd ta regeneracja, proszę bardzo, zabieram. Widzicie, opada ona już w dół. Więc w ten sposób ten właśnie kamień z wzorem, z konstelacją, tak to się nazywa. Ono się Avitas. Evitas, czy coś takiego to będzie, daje nam po prostu tutaj właśnie tą regenerację poziomu drugiego. Można to oczywiście wzmocnić jeszcze kamieniem. I spróbujemy coś tutaj zrobić do tego wzmocnienia. Czy mam po tyle tego surowca? Spróbujmy pierw to ułożyć. To pytanie, jak ja stąd wyjdę, to itemy wylecą? Nie, itemy będą, okej, okay, fajnie. Tylko, że potrzebuję resztę itemków, czyli to. Czyli tylko trzy stworzymy. Te więcej mi nie stać. No cóż, to jest drogie, więc nie ma co ukrywać. 6 aż. Ojoj, zostaje mi dwa aquamarinki tylko. Tak naprawdę większość już chciałem stworzyć, już stworzyłem, więc teoretycznie powinno być ok. Zobaczymy jeszcze. Wood, gold i ten. Czyli tego potrzebujemy aż 6 sztuk. Więc to potrzebujemy jak najbardziej. Brakuje mi kamieni, obojętnie jakie kamienie. Teraz, ty jesteś w miarę dobry, może z ciebie coś ciekawego wyjdzie jeszcze. Więc trzy kamienie zwykłe, 6 łuda i 3 razy goldzik. Tyle potrzebujemy teraz jeszcze itemku, żeby to stworzyć. I pójdziemy do Blood Magic, to wszystko tutaj zamontować. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć i trzy tego. Raz, dwa, trzy. Dobra, wykonajmy to. Jest już noc. Tak, jest dzień.
jest gdzie, niestety, ale w tamtym miejscu te totemy tak mnie mylą, bo one rzucają jakby mi Night Vision, ale Night Vision taki nocny i to by wygląda jakby była wieczna noc. Chore, po prostu chore. Dobrze. A teraz bądź mądry i to ułóż. U góry tutaj ten, dobrze. Więc tak, dwa, trzy, tu. Te na boki, tu jeszcze jeden jest do zamiany. I ciebie zamieniam oczywiście na Runed. I na dół idzie Goldzik. Mogę ustawić was więcej na raz? Niestety nie, dobra, czyli pojedynczo użyję tworzenia. Jak widzicie, jest dzień, a moja cała altara jest prawie że pełna, więc większość craftingu możemy wykonać. Nie możemy zwiększyć je na poziom wyższy, stworzyć ten większy stół, bo na to faktycznie nie mamy tyle energii, bo to prawie jeszcze full jest potrzebne. Ale, tak jak teraz widzicie, żeby stworzyć sobie jakąś tam rzecz, bez żadnego problemu, możecie to wykonywać w każdym momencie. Teraz sprawa jest tego typu, że ja muszę to wszystko popodpinać razem. Czy się uda? No, dawaj, wykonaj się. I rzucamy ostatni crafting. I teraz chciałbym zlinkować kryształ z tym. Czy będę mógł jednocześnie, żeby tam to chodziło? Bo to mnie interesuje. Ale chyba ten kryształ możemy tak zrobić. Onek. Dobra, ile straciłem na mocy tutaj? Sporo, jak widzicie, sporo straciłem tej mocy. Ale okej. I teraz tutaj jest odbicie, widzicie? Jest odbicie tego promienia. I teraz mogę zwiększyć tego moc. Mam teraz poziom drugi. Ciekawe, jaki maksymalnie mógłbym uzyskać. To jest ciekawe też. Lens. Lens znowu ustawiamy, że ty konektuj się z rytuałem. I znowu, to światło odbija się od tego, odbija się znowu od lens i znowu trafia tym razem tutaj. Teoretycznie najlepiej jest wszystkie te miejsca obłożyć właśnie tymi lensami, bo przy każdej tutaj najmniejszej zmianie promień pada już całkowicie w inny sposób. Więc ty musicie się liczyć, że jeśli chcecie być w 100% pewność, jak to będzie nam tutaj chodziło, to musicie to ustawiać za każdym razem, bądź no, ustawić to raz a porządnie, czyli budować raz, dwa, trzy, 12 plus 8, 20 tych lensów z każdej strony. Ja to pewnie zrobię później w cięciu, bo to wiecie, to nie zajmuje aż tak dużo czasu. Po prostu to jest takie, no, po prostu trzeba chwileczkę przy tym posiedzieć sobie. Chyba 6 razy można odbić jakoś, 6 albo 5 razy. Na tyle oczywiście ja nie mam tutaj tych całych lensów, więc tego nie zrobię. Ale tyle mi spokojnie wystarczy. Teraz teoretycznie jest to mocniejsze i ma lepszy zasięg, ale mi bardziej chodzi, żeby to działało mi w tamtym miejscu, więc tak też właśnie robi. Chociaż mogłem się połączyć z tym Anhorem jeszcze przed poleceniem, ale zaraz wam wytłumaczę o co. Come on. Więc pierwsze co lecimy tutaj. A, jest super. I idziemy na górę czy na dół? Na górę. Raz, dwa, trzy. I stawiamy również Anhora. Resztę rozwalamy. Łączymy teraz, czyli klikamy na rytuał Anhor i biegniemy z powrotem. Tak, dokładnie o to tutaj chodzi. Dlatego właśnie mówiłem, że lepiej byłoby, jakby to miało zaznaczone od razu. Po prostu wtedy bym mógł tylko i wyłącznie to zabrać. I byłoby szybciej, o wiele szybciej by to było, no ale tak po prostu mi wyszło. Widzicie, teraz dostałem znowu tą regenerację. I teraz o co chodzi? Ta regeneracja jest w tym miejscu, na jakimś dużym obszarze. Domyślnie jest 17 kratek tej jakości mojego tutaj kryształu. A jak połączę z tym, to cała ta moc, jak widzicie, powinna ode mnie zniknąć i być przekierowana na ten oto Anhor. Nie wiem, czy w dobrą stronę to zrobiłem. Chyba w złą stronę jest to. I jeszcze raz klikamy w tego i wracamy do tamtego pana. Mogę się odbić? Nie mogę. Od razu o, rozłącza się, dobra. Czekajcie, a mam tylko jedną sprawę, czy mogę usunąć tego? Nie mogę, dobra. Więc muszę polecieć jeszcze raz w tamtą stronę i to podłączyć, więc okej.
Tylko czekajcie, bo ja nie mam w ogóle jedzenia. Wiecie, ja się muszę najeść, bo jak będę po prostu biegł 2 dni i to będzie słabe. Jak po prostu jednak troszeczkę zjemy tego, przynajmniej będziemy mogli tutaj się rozpędzić jakkolwiek. I znowu łączymy i odbijanie. No dobra, troszeczkę się udało odbić, przynajmniej kilka razy. I teraz czekajcie, tutaj i na górę. Zobaczymy, czy już w tym momencie będę miał tam, bo może jednak to jest taka mocna, takie to jest moc, że już przeszło, ale jednak nie, widzicie? Nie przychodzi. Więc w takim razie gra uznała, że on z tego miejsca chce zabrać, a tutaj nic nie ma. Więc dajemy włączenie jeszcze raz. Anny, dobra, rozłączyły się. Fucking shit! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, szefie, oczywiście. Tylko się pomyliłeś o kilkaset metrów, no ale okej. Udało się? Nie, nie udało się. Dobra, podpinamy się jeszcze raz. Fajnie, że udało mi się wreszcie wziąć turbo. Widzicie, to właśnie jest turbo. Czyli po prostu pięknie się odbiłem na początku. No i dzięki temu, jak widzicie, szybciutko to sprawnie mi poszło. O wiele lepiej niż przedtem. Hop, i łączymy. Jest połączony i powinien teraz dostać regenerację w tym miejscu. Halo? No, powinienem dostać regenerację, tak. Dobra, powiem, że się udało, jednakże wszystko musiałem no, tutaj zbudować. Ja sam dorobiłem też jeszcze kilka nowych. I jak sami widzicie, no... Jest to, już działa. Było za nisko. Okazało się, że po prostu było jeden poziom za nisko. Dałem to jeden wyżej, no i od razu lepiej to wyszło. No ale po prostu teraz wynikło z tego, że muszę całość od nowa zbudować. Dlatego właśnie ja na spokojnie mówię, zrobię ich po prostu tutaj maksymalnie, ile się tylko da. One są szybkie, do tworzenia nie ma żadnego problemu. Jedynie co muszę po Aquamarinkę się wybrać, bo no, to jest akurat jedyna rzecz, która będzie powodowała u mnie chyba braki, to sporawe już. Już reszki są wykorzystane. I trzeba jeszcze tego troszeczkę no, posiadać, prawda? Troszeczkę tego jeszcze i tak będę potrzebował. A jeśli faktycznie chce się tutaj bawić tą Blood Magic, a chce się bawić, o, to potrzebuje naprawdę dużo. A czy to już jest full? Chyba tak. I razu tu widzicie, na dole pokazał się symbol. Jest ich 6, jest 6. Dobra. Jeszcze mam jednego później do położenia, to nawet później blendzie po prostu położę, żeby tylko i wyłącznie był. I jak widzicie, w tym miejscu już nic nie dostaję, żadnego bonusu nie mam. Bo w tamtym miejscu, przy naszej altarze, ten bonus właśnie będzie z tą regeneracją. No i to właśnie o to się rozchodzi od samego początku, żeby ta altara mnie leczyła. I widzicie, już w tym miejscu dostaję bonus, czyli od samego początku, jak tylko tutaj chodzę, już mam bonusik, więc teraz zostaje mi tylko i wyłącznie wziąć sobie nożyk i się ciachać. Ile tylko chcę, ile mam ochotę, bo krew mi się nie skończy. Dopóki to chodzi, mam nieskończoną ilość krwi. I to właśnie jest jakby początek teraz Blood Magic. Teraz będę się nią chciał tutaj głównie zająć. Więc pewnie kilka mechanizmów zbudujemy. Zbudujemy też banki krwi, żeby było więcej krwi. Nie będę robił, żeby więcej zyskiwać. Teraz przejdźmy do Blood Magic. A to rzeczywiście nie dzisiaj. Sacrifice to, o, self sacrifice. To jakby, że ja będę więcej wtedy dawał tej krwi. Czyli o 10% z tego co pamiętam. Czyli nie 200, a 220. Ale ja jednak wolałbym po prostu bank. Albo speeda sobie zrobić. Albo stworzyć sobie po prostu właśnie capacity i po prostu bank krwi. To jest trzeci tier. Jeśli to... Czekajcie, żeby stworzyć sobie ten capacity, potrzebuję oczywiście ten black, to jest spoko. Ten jest tu. Jego się stworzy z niego. Tu jest potrzebny tier trzeci. Potrzebuję trzeci tier. No dobra, w porządku. Ten. I potrzebuję inaczej mówiąc dużo stona tutaj przynieść. I tego na dole damy pewnie hopera. Potrzebuję tego hopera gdzieś wyciągnąć później w razie czego.
Hopera z boku damy, na dole. I po prostu będę stał tutaj, będę się ciachał cały czas i to przetwarzał. Tak to teraz będzie wyglądało przez jakiś czas. A stworzę naprawdę tych run dużo, po prostu dużo tych run potrzebuję. Hopper potrzebuje mieć wzór, co chce pobierać. Ale hopera mogę dać chyba od góry, tego hoperka, czekajcie. Bo tak będzie chyba mi lepiej to zrobić, nawet jeśli. Tu mam hopera do wkładania, może być ten wykorzystany, czemuż by nie? A hopper do wyciągania, wiecie co, wezmę chyba jednego z tych w tym razie. Mam troszeczkę chlebka, spoko. Wezmę tego hoperka do wyciągania akurat. I oczywiście, żeby to wszystko działało, potrzebuję wziąć jeszcze kamień. Wezmę salutki, jaki tutaj jest. Mam wyleczył tutaj gdzieś silk touch na którymś. Lofi chyba na to, co mam tutaj przy sobie. Tak, o. Tak, on ma silk touch? Nie. Ale to w takim razie gdzieś tutaj mam z silk touchem Kilofa. O, ten właśnie. W razie do zdobywania stołona może być, a nie to po prostu wezmę z tego cobblestone'a i wrzucę do przepalenia. Jaki problem? Już aktualnie to nie jest aż taki wielki problemik. I teraz na czym to będzie polegało? Czyli stajemy tutaj. Pierw montujemy do wkładania. Teraz wkładamy na razie jedną sztukę. Czemu sztukę jedną? Żeby stworzyć wzór dla siebie, żebyśmy wiedzieli, co chcemy wyciągać. Po prostu co chcemy wyciągać, żebyśmy my wiedzieli już od początku. Jest, dziękuję bardzo, zabieramy to, dajemy hopper od góry, dajemy co chcemy wyciągać, resztę lokujemy i wrzucamy naszego stołna. A sami blokujemy przycisk myszki. I najlepiej się rozbieramy. Bo widzę, że to chyba jedzie pod zbroi. Ja patrzę się na expa. Durability. I durability. Ej, to mi nabija expa w taki sposób. Twórca Tinkera chyba nie przewidział Blood Magic. Dosłownie. On nie przewidział w ogóle, że Blood Magic może istnieć. Chcemy widzieć, to jest bzdura. Po prostu bzdura. Jedna wielka. Nabijam sobie poziom w ten sposób. Pod moje tutaj temki, pod wszystko. Sobie nabijam po prostu poziom. O tak, o, po prostu stoję w miejscu, klikam sobie, sam próbuję się zabić. No ale przy okazji wszystko jeszcze tutaj mi się robi. No okej, rozumiem. Coś w twórcy poszło nie tak. Ale tymczasem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie o komentowaniu, o lajkowaniu, jeśli chcecie, żeby tego odcinku było jak najwięcej. One nie będą teraz regularne, przynajmniej przez jakiś czas. Postaram się to ogarnąć, ale pamiętajcie zostawić tą łapeczkę, jeśli chcecie w ogóle, żeby ta seria była tutaj kontynuowana. Chyba, że będziemy prowadzić tylko baloniki. No nie, no oczywiście, że nie. Minecraft to podstawa tego kanału i nie będę z niego na pewno rezygnował, przynajmniej... Sam nie będę rezygnował z tego, chyba że po prostu mnie to zmusi po prostu życie, że muszę z Minecrafta rezygnować. Dzięki i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa!